Cześć, hej, czołem, witam Was ponownie w kolejnym filmie na kanale w recenzji. Tak, dawno recenzji nie było, bo ostatnio to był Piotruś, Pan Jajce w Krainie Czarów. To był czerwiec czy lipiec? Nie, to był już chyba lipiec. Chyba tak. Ale dobra, cóż, jeżeli chodzi o recenzję, no to nie było mi zbytnio jakoś tak ostatnio po drodze do kina. W sensie nie miałem kiedy zbytnio pójść, a chciałem też jakąś recenzję zrobić i przed dzisiaj z pomocą Netflix. Jak ja to nagrywam, jest czwartek, 28 października. I wczoraj na Netflixie pojawił się film Wresi dziś nie zaśnie nikt 2. Jeżeli chodzi o ten film, to szczerze wam powiem, ja nie lubię horrorów. I to jest niezłe, bo mówiłem wam to też zresztą w Q&A, że fantasy i science fiction kocham bardzo. A jeszcze są horrory. I te trzy gatunki razem, one tworzą fantastykę razem. A horrorów po prostu nie lubię. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to niby dlatego, że ja się boję. Ale nie. Nie, ja się nie boję horrorów. Może kiedyś, jak byłem mały. Nie wiem. Ale chyba nie. Ale ten film obejrzałem, dlatego że obejrzałem pierwszą część. Obejrzałem ją, pamiętam, to było rok temu, to był maj albo. Nie, maj, to był marzec albo kwiecień. Bo to było tak, że on miał wyjść w kinie, on w kinie nie wyszedł, no bo pandemia, i został wypuszczony na Netflixie. A ja wtedy kompletnie nie miałem nic do roboty, mówię, a dobra, obejrzę sobie, bo tam też było zapowiadane pierwszy polski slasher. Dobra, niż. Abstrahując od tego, że nie znam znaczenia słowa slasher, znaczy teraz już znam. To jest horror, gdzie po prostu jest potwór i on zabija wszystkich. No to obejrzałem i tak w sumie z pamięci, bo to aż tak też wszystkiego nie pamiętam dokładnie, no to było okej. Oglądało się przyjemnie, był dość prosty, szczerze mówiąc. Źle się chyba nie bawiłem. I wcześniej pojawiła druga część, postanowiłem, że ją obejrzę. No i spodziewałem się, że też będzie prosty, a nie do końca. Najpierw może krótkie przypomnienie, co było w jedynce. Jedynka, jak mówiłem, dość prosta. Był obóz w lesie, gdzie tam sobie dzieciaki przyjeżdżały i spędzały czas bez technologii, bo oni byli uzależnieni od technologii i tam założyciel obozu postanowił, że on im pokaże, jak można się dobrze bawić bez telefonów, komputerów i tak dalej. No i wszystko spoko, gdyby nie to, że tam dwa potwory grasowały w tym lesie i wszystkich po prostu mordowały. A głównej bohaterce Zosi, granej przez Siwę Winiawę, udało się pod koniec pierwszej części uciec z tego lasu i przy okazji też tych potworów się pozbyć. No i dwójka jest bezpośrednią kontynuacją jedynki. A najpierw poznajemy naszego głównego bohatera Adama, granego przez Mateusza Więcławka, młodego policjanta. Trochę nieśmiały, taki trochę przestraszony, ale wydaje się raczej sympatyczny. No i on właśnie przyjeżdża na komendę i tam właśnie jest już Zosia oraz są też te dwa potwory, które niby Zosia się ich pozbyła, ale tak naprawdę to nie. W zwiastunie chyba jest ta scena pokazana, jeżeli nie, to, no to też nie jest jakiś taki bardzo groźny spoiler, więc mogę wam to spokojnie powiedzieć. No i zaczyna się śledztwo w tej sprawie, no bo Zosia przyjeżdża ukradzionym radiowozem, bo ona ukradła radiowóz. I mówi, że w lesie zostali zamordowani ludzie przez jakieś dwa potwory. No i podczas tego śledztwa, pewnym zbiegiem wydarzeń, pojawia się nowy potwór. Tylko, że ten potwór będzie miał o wiele większe znaczenie, aniżeli tylko dobra, ja morduję ludzi. I tyle. Nie patrzcie na mnie, więc ja po prostu morduję ludzi. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Ten potwór będzie akurat miał duże znaczenie w pewnym momencie. No i właśnie Adam razem ze swoją koleżanką z pracy Vanessą oraz tam jeszcze paroma ludźmi z tej wioski, gdzie tam się akcja rozgrywa, polują na tego nowego potwora. To polowanie wygląda całkiem okej, tu więcej nic nie odpowiedziałem. I ja myślałem, że to polowanie będzie ciągnęło aż do samego końca filmu, ale nie. Jest pewien moment, tam bodajże okolice połowy, gdzie następuje pewien zwrot akcji. I to jest chyba najważniejsza rzecz w tym filmie, że ten zwrot akcji jest. A ja się go kompletnie nie spodziewałem. W sensie to jest tak, dzieje się pewna rzecz i mi się wydaje, że za chwilę potem wydarzy się kolejna rzecz i miałem takie: dobra, to się zaraz wydarzy, ale co potem? No przecież jest połowa filmu. Ale nagle się okazuje, że wydarzy się coś kompletnie innego i tak jak właśnie myślałem, że będzie tak prosto jak w pierwszej części, no to tutaj wydarzy się ten zwrot akcji, który sprawia, że ten film kompletnie nie jest tak prostym filmem. To zmienia kompletnie film. W sensie można pomyśleć, że ogląda się zupełnie inny film z tego powodu. Bo powiedzmy, pierwsza część tyczy się ludzi, a druga część tyczy się potworów. W pierwszej części, tak jak już powiedziałem, no to te potwory tak zwyczajnie, one po prostu mordowały ludzi, a w drugiej części te potwory dostają, powiedzmy, troszeczkę więcej uwagi, więcej się o nich dowiadujemy. I w tej drugiej części filmu czasem ciężko jest się połapać, o co dokładnie w niej chodzi, bo tam się dzieje dużo nowych rzeczy, aż nawet bym powiedział za dużo. I nie da się tego dobrze, dokładnie zrozumieć. Następnie akcja płynie dalej, dzieją się pewne rzeczy, aż do końca filmu. W końcówce filmu dzieje się pewna akcja i w pewnym momencie tej akcji odbywa się dialog między dwoma bohaterami. Ja, chociaż minęło już trochę czasu po obejrzeniu tego filmu, to ja dalej nie wiem, dlaczego ten dialog miał w ogóle miejsce. Znaczy, częściowo wiem, bo wydarzyło się coś podczas tej końcówki filmu, ale nagle padają pewne słowa i ja nie wiem, w sensie mi się dało, że nie padną.
Myślałem, że panu zupełnie inne słowa. I ten dialog tam sobie był i miał zostać dalej pociągnięty. Nagle mamy urwanie. Dzieje się jedna rzecz, też taka kompletnie niespodziewana. Po chwili dzieje się też rzecz taka kompletnie spodziewana, bo jednak na samym początku filmu było rozpoczęte śledztwo w tej sprawie, no i trzeba było je w końcu jakoś zakończyć. I tutaj muszę wam powiedzieć jedną rzecz, żebyście łapali, o co chodzi. Spoko, ja jakby coś, ja też do końca tego filmu nie łapię. Na samym początku policjanci z tej wioski wezwali brygadę specjalistyczną, specjalną brygadę jakoś tak, i oni mieli tam koniec końców nad ranem, czy tam w środku nocy przyjechać. No oni się w końcu zjawili, potem się jeszcze coś wydarzyło i ja jestem takim totalnym osłupieniem, nie wiem, o co chodzi. Ten film naprawdę, mogę powiedzieć, spokojnie jest trochę powalony. Dzieją się rzeczy, które się kompletnie nie można spodziewać i ja przez te właśnie ostatnie, to było bodajże 10 minut filmu, byłem w takim dość dużym osłupieniu. Jeżeli twórcy chcieli, żeby ten film już nie był prosty, a był wręcz szalony, no to im się udało. Robiłem jeszcze końcówkę tak z ręki, bo inaczej teraz nie mogę. Powiem tak, jeżeli chodzi o ten film, on jest taki już, no naprawdę, nie jest to proste, jest to dość mocne i ciężko to właśnie jakoś dobrze zrozumieć. Przez to, że on jest taki właśnie bardzo rozbudowany, wchodzi właśnie na takie, no już powiedzmy trochę można powiedzieć, na wchodzi tutaj na łeb. Przez to też ja tak czując to recenzję nagrywało mi się trochę dziwnie, ale myślę, że chyba ona wyszła w miarę dobrze. Ale w każdym razie, to już było na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo dajecie mi po 1000 subskrypcji. No, plan był do końca listopada, nie wiem czy się uda, ale może do końca grudnia się uda. Też byłoby fajnie tak do końca roku wbić 1000 subskrypcji. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!